My kontynuujemy te nasze rozważania dotyczące Eucharystii i powinniśmy się poczuć jak apostołowie, którzy są blisko Jezusa, uczestniczą w Jego naukach, cudach, a to Jezus, jak najlepszy nauczyciel, stopniowo podprowadza ich do zrozumienia tajemnicy Eucharystii, tego, że Jezus da siebie, daje siebie w tym sakramencie ołtarza. Dla nas może dzisiaj jest łatwiej to przyjąć, ale możemy sobie wyobrazić ówczesnych uczniów, apostołów, czy w ogóle Żydów. Możemy sobie wyobrazić ich reakcję na słowa Jezusa, że da swoje ciało za pokarm. Uczciwie trzeba przyznać, że to było bardzo trudne do przyjęcia. Ta prawda nie była łatwa. Zresztą oni to też wyrażają, Żydzi, że trudna jest ta mowa, jak usłyszymy w kolejnych spotkaniach. Zatem Jezus, zdając sobie sprawę, że tajemnica Eucharystii, żeby wejść w głębie, to nie jest prosta, więc podprowadza, jak wytrawny nauczyciel, podprowadza swoich uczniów, podprowadza także i nas, abyśmy potem rozumieli tę Jego mowę eucharystyczną. I ostatnio rozważaliśmy ten znak rozmnożenia chleba. A dzisiaj chcemy pochylić się nad tekstem, który jest bezpośrednio po tym cudzie. Jezus rozmnożył chleb, potem wchodzi na górę, żeby się modlić, a uczniowie przeprawiają się do Kafarnaum. To rozmnożenie chleba ukazało Jezusa jako tego, który panuje nad każdym brakiem człowieka. Tym brakiem człowieka wszelkim jest ten głód fizyczny. Jezus w tej Ewangelii o rozmnożeniu chleba pokazuje, że każdy taki brak człowieka potrafi zaspokoić. I ten duchowy, dlatego zanim daje chleb, daje im swoje słowo, swoją naukę, ale także ten brak fizyczny, bo ich karmi. I widzimy w tym znaku rozmnożenia chleba Jezusa, który troszczy się o człowieka, i niejako panuje nad człowiekiem, nad wszystkim, co jest z człowiekiem związane. A dzisiaj w tym fragmencie Jezus objawia się jako ktoś jeszcze większy, jako ten, który panuje nad wszelkimi siłami, także nad siłami zła i grzechu. Ten grzech, ta słabość, lęk, to jest ukryte wszystko w tym symbolu morza, wzburzonego morza. A Jezus potrafi nad tym wszystkim zapanować. Ten znak rozmnożenia chleba, on był skierowany niejako do wszystkich uczniów. Tych uczniów było kilka tysięcy, a dzisiejszy znak chodzenia po wodzie adresowany jest tylko do tych wybranych, tych najbliższych uczniów, tych apostołów. I to zawężenie adresatów sugeruje, że żeby odkryć, czym jest Eucharystia tak naprawdę, żeby wyjść poza to, tylko fizyczne rozumienie Eucharystii, to pełni zrozumieć będzie mógł tylko ten, kto będzie blisko Jezusa, kto będzie Jego uczniem i apostołem, a nie tylko takim biernym słuchającym. I spójrzmy na okoliczności dzisiejszego wydarzenia. Jezus czyni znak rozmnożenia chleba i większość, a może wszyscy tam obecni, także i apostołowie, nie do końca zrozumieli ten cud, bo oni myśleli o tym cudzie tylko w kategoriach ziemskich. Dlatego chcieli obwołać Jezusa królem. Jezus tego nie chciał, więc dlatego usunął się na górę. Góra dla Jezusa jest to miejsce rozmowy z Ojcem, modlitwy. Jezus wychodzi na górę, aby rozmawiać z Ojcem, bo chce do końca w pełni czynić to, co jest wolą Ojca. Ta góra odwołuje nas także do wiecznego przebywania Boga w niebie. Ta namiastka przebywania Jezusa, który jest na ziemi z Bogiem Ojcem, to jest właśnie Jego wychodzenie na górę. Po zmartwychwstaniu też Jezus mówi do Marii Magdaleny: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Niejako sugeruje, że On wstępuje w górę po to, żeby być w sprawach Ojca. A święty Paweł już do nas kieruje słowa: szukajcie tego, gdzie Bóg, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Jezus, wychodząc na górę, po tym znaku rozmnożenia chleba, po nakarmieniu, mówi: na tym się nie zatrzymujcie, na tym, co fizycznie, tylko dążcie do tego, co w górę. Ale zanim to wieczne przebywanie Jezusa w chwale dopełni się, to Jezus właśnie usuwa się na tą górę jako miejsce. A co robią uczniowie? Uczniowie zamiast iść w górę, czyli szukać tego, co w górę, co duchowe w tym znaku rozmnożenia chleba, to oni nie idą za Jezusem, tylko schodzą w dół. Idą na brzeg jeziora. Więcej, chcą się przeprawić na drugi brzeg. I z kontekstu my dokładnie nie wiemy, czy to była ich własna decyzja, żeby się przeprawili, czy samego Jezusa, jak to sugeruje święty Mateusz. Być może to Jezus tak zaaranżował całą sytuację, żeby czegoś nauczyć tych uczniów, żeby jeszcze wzmocnić tym wydarzeniem wiarę uczniów. Ale nie możemy wykluczać tego, że uczniowie wsiedli do łodzi, by samotnie przybyć do Kafarnaum, bo przecież tam był dom Piotra, bo po prostu byli zmęczeni. Oni słuchali nauki Jezusa, nakarmili się chlebem i byli już zwyczajnie zmęczeni i chcieli wrócić do domu. I zamiast wyjść na górę z Jezusem, rozważać to, co się stało, to zmęczeni wracają do domu. I nagle Jezus na górze, oni na dole, robi się wielki dystans między uczniem a Jezusem. On jest na lądzie, a oni daleko od brzegu, około 4,5 czy 5 km od brzegu. Ale ten dystans nie jest ważny. Dużo ważniejszy jest ten dystans, że on jest w chwale Ojca, a oni są w tych sprawach ziemskich. On jest w chwale, a oni są w ciemnościach, miotani falami. To morze należy też widzieć jako symbol grzechu, słabości, trudności. Czyli to morze to jest symbol tego, że oni są tak naprawdę daleko od Pana Boga. I przenosząc od razu ten kontekst na dzisiejsze czasy, może być tak, że my przychodzimy na Eucharystię, słuchamy Słowa Bożego, karmimy się, czy spożywamy ciało Pana Jezusa, ale nie ma tutaj prawdziwego spotkania z Bogiem. My przyjmujemy Komunię Świętą tylko po ziemsku, może z przyzwyczajenia. Przyjmujemy Komunię Świętą jak zwykły chleb. I po przyjęciu nie ma tej bliskości. Tą bliskość się buduje chociażby poprzez krótką adorację w sercu, że ja przyjąłem Pana Jezusa, witam Go, zapraszam do swojego życia. Żyję potem w dziękczynieniu. A ja mogę przyjąć Komunię Świętą i nic. Mogę nie mieć świadomości tego, co właściwie się stało. Że na ołtarzu stworzył się cud, że ja jestem żywym tabernakulum, że ja teraz noszę Boga w sobie i mogę wtedy szybko schodzić w dół, czyli szybko wracam do codzienności. Byłem, zaliczyłem mszę świętą i szybko wracam. I śpieszę się, bo jestem zmęczony. Uczniowie weszli do pierwszej, lepszej łodzi. Tak byli zmęczeni, tak im się śpieszyło do tego Kafarnaum, że weszli do pierwszej, lepszej łodzi, bo chcieli być szybko u siebie. I to widać niestety na mszy świętej, że nie ma dziękczynienia. Jeszcze pieśń się nie skończyła na koniec mszy świętej, a już połowy ludzi w kościele nie ma. Nie ma tego spotkania z Jezusem Eucharystycznym, podziękowania, wchodzenia na górę, żeby być w sprawach Ojca. I już myślami, może jeszcze w kościele jestem w sprawach tych ziemskich, co mam jeszcze zrobić, a może po prostu jestem zmęczony i chcę się przespać. I trzeba nam to zrozumieć, że Jezus uczy dzisiaj, że jeśli chcesz zrozumieć głębię Eucharystii, to po przyjęciu Komunii Świętej musisz wchodzić na górę, musisz podjąć ten wysiłek, ten trud wchodzenia w sprawy Ojca. Wyobrażaj sobie, że jesteś w sprawach Ojca, bo przecież nosisz w sobie Jezusa Chrystusa. Jezus też mówi takie zdanie, że przyjdziemy do tego człowieka, że będę i Syn, i Duch Święty, i Bóg Ojciec. I nawet jeśli uczestniczyłem w tym cudzie Eucharystii, to mogę nie rozumieć tego cudu i
nawet jeśli na mszy byłem blisko Boga, to potem mogę być od razu daleko. I co się dzieje z człowiekiem, który niejako nie żyje tą Eucharystią, nie rozważa, czym była Eucharystia, w której przed chwilą uczestniczył. Taki człowiek szybko popada w jakąś słabość, grzech, w jakąś nieumiejętność czynienia dobra czy pokonania trudności. Jeśli nie mam świadomości, że jest we mnie Bóg, to wówczas problemy wszystkie próbuję samemu rozwiązać i wchodzę w ciemność. Wydaje mi się, że moje życie jest miotane falami i mogę się zastanawiać, jak to. Przecież byłem na mszy świętej. Przecież ksiądz mówi, że Komunia Święta umacnia. A ja 5 minut temu przyjąłem Komunię Świętą i już nie potrafię sobie jakąś trudnością poradzić. Bo przyjąłeś, ale tylko fizycznie. Nie spotkałeś się prawdziwie z Jezusem i nie rozważasz tego w sercu, co się stało. Jezus reaguje jednak na to, że człowiek nie do końca jest świadomy tego, że przyjął go do swojego serca i reaguje na to, że człowiek jest w ciemnościach. Jezus przychodzi do uczniów, krocząc po wodzie i wypowiada słowa: ja jestem, nie bójcie się, to ja jestem. To jest takie epifanijne. Tymi słowami objawiał się Bóg w Starym Testamencie. Jezus tymi słowami ja jestem chce nam zwrócić uwagę, że ja tu byłem na Eucharystii, ja byłem w Słowie, teraz ja jestem w Tobie. Uwierz to i nie bój się, tylko musisz w to uwierzyć. Dzisiaj jest ta Ewangelia tego ślepca. Może trzeba nam uzdrowić, Ewangelia o ślepcu, może trzeba nam uzdrowić nasz wzrok, bo słuchamy, a nie wiemy, że to Bóg mówi do nas. Widzimy, ksiądz wykonuje jakieś gesty, czynności, podnosi kawałek chleba do góry, a nie widzę, że tam jest Jezus. A Jezus mówi z ołtarza: to ja jestem. I mówi: nie bój się. Potem w codzienności, w każdym problemie: ja jestem. Bo Jezus także tym, że przychodzi, On pokazuje, że jest Bogiem, który chce być blisko człowieka. Dlatego zostawił się w sakramencie Eucharystii. On chce nam pomagać i nieść wsparcie. Jezus, oni jak zobaczyli Jezusa, to się przestraszyli. Być może przestraszyli się dlatego, że rozpoznali w Nim Boga, a może przestraszyli się, że nie potrafili Go do końca rozpoznać i na początku myśleli, że to jakaś zjawa. I to jest trudne dla nas, że ja się boję, kiedy nie widzę Jezusa w wydarzeniach swojego życia, w drugim człowieku, na modlitwie, w znaku chleba. Ci uczniowie byli na wzburzonym morzu i to jest trudne, ja mogę się bać, jeśli nie będę widział Jezusa także w trudnościach, nie będę widział Jezusa, że On mi pomaga. I oni chcieli Go zabrać, Jezusa, do łodzi swojego życia. Dopiero wówczas, kiedy rozpoznali w Nim Boga, nie tylko Tego, który ich karmi, ale rozpoznali w Nim Boga. I my też świadomie możemy mówić: Panie Jezu, zapraszam Cię do swojego serca, ale mogę nie mieć pełni świadomości, kogo zapraszam. Dlatego trzeba tak świadomie zapraszać Boga do swojego życia. A zapraszać Boga do swojego życia, to znaczy, ja chcę, żeby On to życie uświęcał, to znaczy, ja muszę się pilnować, bo Bóg jest obok mnie. Muszę pilnować swojego słowa, swojego czynu, swojego gestu, żeby Pana Boga, jak mówiąc kolokwialnie, nie zawstydzać swoim złym postępowaniem. Łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. To sugeruje, że uczniowie zrozumieli znak, zrozumieli dar rozmnożenia chleba i obyśmy też potrafili zrozumieć ten dar, czym jest Eucharystia. Ale to pokazuje też coś innego. Może wasze jest takie doświadczenie. Ja często się z tym zmagam, mam jakieś problemy, próbuję samemu je rozwiązać i wchodzę w taką coraz większą ciemność, a te trudności jakby się piętrzyły, takie fale zburzone. I nagle, jak już niejako dosięgnę dna, to mówię: Panie Jezu, ja już nie daję rady, zapraszam Cię. I wtedy, w tej mojej nieudolnej modlitwie, w tych trudach, zaczynam widzieć Pana Boga.
I jak tylko zobaczę Pana Boga, to jak naprawdę, jakbym palcami strzelił, nagle te problemy znikają. Nie tak, że ja muszę je dalej rozwiązywać przez cały tydzień, tylko nagle te problemy się okazuje, że są przeze mnie jakoś wyolbrzymione. Uczniowie mieli się przeprawić do Kafarnaum, ale inni ewangeliści podkreślają, że przeprawili się na drugą stronę. I ta druga strona to jest taki symbol, że ja mam przekraczać siebie. Ja mam przechodzić zawsze na drugą stronę. Eucharystia to jest dar. Komunia Święta to jest dar. Że ja mam przekroczyć siebie. Przekroczyć siebie w nieudolnej modlitwie. Może muszę przekroczyć siebie. Słyszałem, że mam przebaczać, ale jest mi to trudne. Bo ciągle jest we mnie jakaś krzywda i muszę przekroczyć siebie. Jezus mówi innymi słowami, zaprzyj się siebie. Zatem ta Komunia Święta to rzeczywiście jest taka pomoc, żebym ja przechodził na ten drugi brzeg, po to, żebym się też rozwijał duchowo. Jezus mnie nieraz zaprasza, tak jak zaprosił uczniów, żebym zobaczył te wszystkie trudności we mnie, żebym zobaczył, z czym tak naprawdę się zmagam, żeby wszystkie słabości zobaczył, żebym może nawet się zląkł, ale potem, żebym Panu Bogu zaufał i łatwiej mi wtedy będzie przekroczyć na drugi brzeg. I w tym kontekście musimy pamiętać, że Eucharystia to naprawdę jest konkretna pomoc dla każdego człowieka, żeby przekraczać wszystkie jego słabości, każdy jego grzech. Czasem ktoś spowiada się z grzechów i już sam do siebie nie ma cierpliwości. Eucharystia naprawdę da ci tę moc, tylko musisz w to uwierzyć. Ale to przekraczanie, także przeprawa na drugą stronę, to też jest to przekroczenie symboliczne na drugą stronę swojego życia, do wiecznej przystani zbawienia. Uczniowie wracali do domu, my też po tym wzburzonym morzu naszego życia wracamy do domu Ojca. I teraz powinniśmy jak wracać? Z Eucharystią i w sercu, ale ze świadomością Pana Boga. Módlmy się o to, żeby Eucharystia była dla nas rzeczywiście tym pokarmem dającym życie wieczne, abyśmy zawsze wiedzieli, kogo przyjmujemy, ażebyśmy wierzyli. Ja wiem, kogo przyjmuję, ja wiem, w kogo wierzę. Amen.